Czekaj, wyprostujemy stół. Tak. Dzisiaj grałem familijnie, więc familijnie. No, ale... Po prostu. Będzie brzęczeć. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Ola, i... Eunika Woźniak, która na razie sobie leży. Jeszcze kiedyś na pewno się z nią spotkamy. Ale dzisiaj po prostu no, nie daje nam spokoju, więc nagrywamy z nią. I mówimy dzisiaj o grze Jamajka, czyli Jamajka. Ola, opowiedz coś o grze Jamajka. Jamajka to jest gra rodzinna, trochę przygodowa, tak? No. Taka, nie. Bardziej to jest taki wyścig, piraci się ścigają. Ilu graczy? Tak, piraci się ścigają po morzu i tam różne rzeczy. Ilu graczy? Ja ci, Łukasz, zaraz powiem, bo ja jestem w ogóle nieprzygotowana do tej roli, która opowiada o jakichkolwiek ważnych rzeczach. 2 do 6. 2 do 6. I partia trwa tak z pół godzinki. No opowiedz, Ola, o mechanice gry. Dobra, więc mechanika gry... A, tylko jestem w ogóle nie przygotowana na to. No trudno. Mechanika gry jest bardzo prosta. Po kolei gracze rzucają kośćmi i decydują się, która będzie rozpatrywana jako pierwsza i która jako druga. Te kości współgrają... Połóż różne, żeby było... Te kości współgrają z kartami, które mamy na ręku. Mamy trzy i z tych trzech wybieramy, którą chcemy odpalić. Jak ja się motam, matko jedyna, Łukasz, ty mi nie powiedziałeś. I teraz tak, jeżeli kość ta, powiedzmy, jest rozpatrywana jako pierwsza, to jest ona... Nie, ja nie mogę tego zrobić. Ja jestem beznadziejna w tłumaczeniu czegokolwiek. Dobra, to ja wytłumaczę. Tak. W każdej rundzie jeden gracz jest kapitanem. On ma taki żeton i rzuca dwie kości. Ola, będziesz robiła to, co ja powiem. Tak, dobra. I teraz on wybiera, która kość... Wie się, różne pory. Okej, która to jest kość poranek, a która to jest wieczór. Więc układa. Każdy ma 3 karty w ręku, akcji ze swojej talii i wybiera jedną zakrytą. Gdy to zrobiliśmy, po kolei odkrywam. Najpierw kapitan i rozpatruję poranek i wieczór osobno. Kolejny gracz robi to samo i kolejny. Gdy wszyscy to zrobią, dobieramy trzecią kartę i żeton kapitana jest przesuwany w lewo i gramy dalej. Prosta mechanika gry. I teraz cały myk to jest to, żeby dobrze wybrać kartę z ręki i przydzielić ją do tych wartości. Czyli na przykład teraz wyłożyłaś, Ola, kartę, pokaż, co tam leży tutaj. Tak, poranek to jest trójka, czyli dobierasz 3 amunicji. Dobierz sobie 3 amunicji. A wieczór to jest 1 złota i dobierasz 1 złota. I zawsze, gdy dobierasz te rzeczy, surowce, mamy amunicję, żywność i złoto, to kładziesz je w osobnym luku bagażowym. Masz ich 5. No i zasadniczo tak to wygląda. Musisz zarządzać tymi lukami dobrze, tak żeby wydawać te rzeczy, żeby te luki były puste. Bo jak nie ma pustych, to coś musisz wywalić. No druga, kolejna akcja, pokaż jakie są, czyli to jest dobranie tych rzeczy. Kolejna akcja to jest ruch. Tu masz 2 ruchy, weź pokaż jakąś kolejną. Tu masz ruch i dobranie złota i tak dalej. Jeszcze są jeszcze dobranie z zielonych surowców. Teraz, gdy się ruszasz, to ruszasz się o tyle pól, ile jest na kości. I możesz zakończyć swój ruch na 3 różnych polach. Możesz zakończyć w porcie ze złotem, porusz się o 5. Tak, dokładnie. I płacisz tam 5 złota w tym porcie, albo 3 złota. Nie stać mnie. To za chwilkę wytłumaczę. Drugi typ pól, na jaki możesz skończyć, to jest pola otwarte morze. I tam płacisz kwadratowe elementy, czyli żywność zieloną, surowce. Trzeci typ to są wyspy piratów z czaszką, czyli przesuń się żółtym tak. I dopływasz tam, odrzucasz żeton i dobierasz wierzchnią kartę skarbu. Skarby są na stole, na planszy i mogą być pozytywne lub negatywne, lub mieć stałe działanie w trakcie gry. Jakieś armata, szabla, mapa, dodatkowy luk bagażowy. Jeżeli nie stać cię, żeby się zatrzymać na jakimś polu, to musisz zapłacić wszystko, co masz i się cofasz, aż dojdziesz do pola, na którym cię stać, żeby zapłacić, więc możesz się daleko cofnąć. Dopływasz tutaj, nie stać cię, wydajesz całe złoto, które masz, 4, cofasz się o 1, nie stać cię, cofasz się o 1, tam jest za darmo, zostajesz. Kiedy dwa statki zakończą, kiedy zakończysz ruch tam, gdzie jest inny statek, to walczycie i jest wydawanie amunicji i rzucanie kością, która jest też już na stole, wyłożona, pokaż, Ola, gdzie jest wyłożona, tu. I tyle. Kończymy grę, gdy ktoś zrobi pełne okrążenie. Punkty są za 3 rzeczy. Na planszy, im dalej dopłyniesz, tym więcej punktów. Złoto, które zdobyłeś, to są punkty. I ewentualne skarby, które masz ukryte, to są punkty. Ola, jak ci się podoba Jamajka? Jamajka podoba mi się
Przeciętnie. Więc tak, jest bardzo ładna. Klimat jest jakoś taki nawet fajny. Te karty, ciekawostka, układają się w jeden, w taką jedną panoramę. To trzeba, one się w końcu ułożą. Ale Łukasz mi zabronił ostatnio układać, bo zajmuje to za dużo miejsca na stole. Tak, czy gry się zamieszałaś po prostu. Tak, ale generalnie wszystkie te smaczki są bardzo fajne. Ciekawy jest ten mechanizm, że właśnie możemy wybierać, która kość będzie pierwsza, która druga, że one współdziałają, współgrają z tym, co mamy w kartach, musimy mądrze wybierać i tak dalej. Niemniej jednak to jest wciąż losowa gra. Jeżeli masz bez sensu karty na ręku, to choćbyś nie wiadomo co... To znaczy to... wszyscy mamy tą samą pulę kart, ale, tak, ale losowość wypływa z tego, że ktoś ma korzystnie karty ułożone albo niekorzystnie. Dokładnie. Ale nie jest to skrajna losowość moim zdaniem. Tak samo pomimo tego, że jest losowość w walce, to też nie jest skrajna losowość. Nie, dlatego, to jest taka radosna losowość, że sobie możesz pograć z rodziną i wszyscy mają już trochę szans. Dokładnie, dlatego przez to, że to jest gra rodzinna i są te smaczki i takie, że o, dobieram skarb, o, mam coś tam, to jest, to cały klimat tego jest fajny, on działa i w ogóle. A wciąż jednak... Jednakowoż to nie jest... ta gra mnie nie zabiła pozytywnie. Jeżeli poważnie podejdziesz do Jamajki, to nie ma sensu. Tak. Jeżeli podejdziesz do niej niepoważnie zupełnie, to też nie ma sensu, bo sensu wtedy w ogóle grać w gry. Ale jeżeli podejdziesz do niej tak, że na luzie po prostu pogramy, porzucamy, popływamy, trochę powalczymy, trochę pozbieramy, trochę się pościgamy, bardzo fajnie się gra wtedy. Więc ostatecznie w skali od 1 do 5, ale jak oceniasz Jamajkę? Jako, że ona mnie nie zabiła pozytywnie, a to tak od 4 się liczy, to ja daję 3, że dobra gra to jest. Dokładnie się z tym zgadzam. Ale to jest o tyle dobra gra, że pomimo, że 3, to zostaje u nas w kolekcji. To jest moja opinia. Do przemyślenia. A na koniec pudełko pełne pomysłów. Czyli pudełko pełne pomysłów. Czyli wy wysyłacie pomysły, my grzebiemy w pudełku, czytamy co tam jest i musimy to zrobić. Uwaga! Silusonidus. Pojedynek spojrzeń. Kto pierwszy mrugnie lub odwróci wzrok, przegrywa. Ja mam pojedynek z Euniką. O, a ja mam pojedynek z wami. Mrugnęła. Wygrałem. Ja, bolą mnie oczy. Dobra, pewnie wygraliście. Ale w komentarzach poprosimy.